Zobaczmy, czy da się zapisać 59,2% w postaci dziesiętnej. 59,2% oznacza dosłownie 59,2%, czyli 59,2 na 100, czyli 59,2 setnych, czyli 59,2 podzielone przez 100. Ile to jest? 59,2 podzielone na 100. Jeżeli zapiszemy sobie 59,2 i będziemy chcieli podzielić tę liczbę przez 10, to wystarczy, że przesuniemy przecinek w lewo o jedną pozycję. W wyniku otrzymamy 5,92, ale chcemy podzielić nie przez 10, tylko przez 100, więc przesuniemy przecinek o jeszcze jedną pozycję w lewo. Dzielimy przez 10 po raz pierwszy. Dzielimy przez 10 po raz drugi. Dzielenie przez 10 dwukrotnie to to samo co dzielenie przez 100. Jeżeli przesuniemy przecinek opozycję w lewo dwukrotnie, to otrzymamy 0,592. No i skończone. Zapisaliśmy 59,2% w postaci liczby dziesiętnej. Podzieliliśmy tę liczbę przez 100, albo inaczej mówiąc, podzieliliśmy ją przez 10 dwukrotnie. Przesunęliśmy przecinek. Raz i jeszcze raz, albo za jednym razem. Jeżeli dzielimy przez 100, to przesuwamy przecinek w lewo o dwa miejsca i w wyniku otrzymujemy 0,592.